Przejechać tę trasę to jest nie lada wyzwanie, ale z drugiej strony wielka przyjemność i frajda dla każdego, kto lubi przemieszczać się samochodem, kto lubi bez kresy piękne widoki. Route 66, czyli legendarna trasa, wykorzystywana wielokrotnie w filmach. I dzisiaj będzie takie kino drogi dzięki Arturowi Owczarskiemu, autorowi książki Droga 66, Droga Matka, o historii, legendzie podróży. Jestem po lekturze, więc mogę powiedzieć, że przeniosłem się w magiczny świat, tylko zastanawiam się, czy potrzeba tygodnia, miesiąca, a może roku na to, żeby całą drogę zwiedzić. To zależy od tego, kto czego szuka. Można przejechać szybko, to 4000 kilometrów, więc może to zająć raptem kilka dni. Ale są ludzie, którzy spędzają na niej całe życie. Tobie zajęło ile czasu? Ponad 3 tygodnie. To jest tak, że jadąc tą drogą za każdym razem widzi się coś innego, bo ten krajobraz się pewnie zmienia, no nie z minuty na minutę, ale jednak to jest kilka stanów. Tak, no różnice geograficzne przede wszystkim. Na początku drogi, czyli Illinois, jedzie się wzdłuż dróg, które wiodą lokalnymi osiedlami. Ludzie mają znaczki Droga 66 przy podjazdach do własnych garaży. I to niesamowite, bo marzymy wiele lat o tym, żeby przyjechać na Drogę 66. Przyjeżdżamy, spodziewamy się spektakularnych widoków, a nagle patrzymy, a tu ludzie koszą trawniki. Dla mnie zawsze było to ciekawe, jako widza wielu filmów kryminalnych, California czy Blues Brothers nawet, bo przecież taki jest epizod na tej trasie. Było to niesamowite, że przemierzamy właściwie podróż przez Stany, jadąc tą trasą, bo ona kiedyś była dla migrantów, dla osób, które przejeżdżały w poszukiwaniu chleba, jak w słynnej książce Steinbecka Grona Gniewu, miejsce, żeby dotrzeć do Kalifornii za chlebem. Teraz wykreślone jest z rejestru autostrad i nawet pisałeś, że nie da się w całości przejechać bez dróg jakichś bocznych, bo niektóre odcinki są jakby wyłączone, tak, z używkowania. Nie da się. Gdy autostrada zastąpiła drogę 66, skończyły się fundusze. W wielu miejscach przestano o nią dbać. Częściowo trafiła też w ręce prywatne. W innych miejscach jest tak dziurawa, że jest po prostu zamknięta. Planując drogą 66 przejechać Stany, decydujemy się na to, żeby pojechać jakimś określonym kierunku przez Amerykę i tak jak mówisz, krajobraz się zmienia cały czas, a jest to świetny kierunek, ale no, wielokrotnie trzeba wjechać na autostradę albo wybrać inne drogi lokalne. Zacząłeś niemalże od więzienia, bo jak ktoś pamięta Blues Brothers 2000, czyli tą drugą część słynnego filmu, to widzi głównego bohatera, który wychodzi z więzienia i czeka na swojego brata, który nie nadjeżdża, bo aktor, który grał w pierwszej części, już wtedy nie żył. Natomiast to więzienie można zobaczyć, to jest Joliet, tak? Tak, to jest Joliet, to jest stosunkowo blisko Chicago, a zresztą oni byli z Chicago i cała fabuła się tam działa. Są organizowane grupy, wolontariusze pokazują, to jest bardzo stare więzienie, ma ponad 100 lat. Wygląda zjawiskowo, bo jest zrobione z piaskowca ponury gmach. To żeby teraz rozjaśnić trochę ten humor, wybierzmy się na steka. Zdaje się, że z niejednego pieca już stek wyjadałeś, ale takiego giganta, jeszcze takiego, którego jak się zje w godzinę, tak, to można dostać nawet kasę, to chyba nie miałeś okazji próbować. Droga 66 to jest miejsce, gdzie jest mnóstwo ikon. Amerykanie na to mówią landmarks. I jednym z nich jest restauracja Big Texan w Teksasie, gdzie zanim do niej dojedziemy, widzimy, że różne reklamy, na których jest napisane, że jeżeli zjemy 72 uncje mięsa, do tego dochodzi, to jest ponad 2 kilo, do tego dochodzi duży ziemniak, sałatka z krewetek i jeszcze troszkę innych rzeczy i zjemy to wszystko w godzinę pod bacznym okiem kelnerki. Wszystko przełkniemy, nikt nam nie pomoże, to nie musimy płacić. I podobno są tacy, którym to się udało. Udało mi się dotrzeć do listy ponad kilku tysięcy ludzi. To są ludzie z całego świata, którzy przyjeżdżają i podołali. Nie wyobrażam sobie tego, ale wiem, że ludzie potrafią. Ja też nie, bo ja zjadłem trzykrotnie mniejszego i było ciężko. Ale oprócz tego steka po drodze jest taka kuchnia, której nie nazwałbym wykwintną, bo to ta Ameryka, która gdzieś tam się tworzyła, prawda, i rozbudowywała w okresie tego jeszcze wczesnego kapitalizmu, no to właściwie takim tłuszczem stała, czyli frytki, kawa lurowata trochę, prawda, wszystko takie dość mocno kaloryczne. Jest niesamowite, że my mamy świadomość tego, że moda na zdrowe żywienie też przyszła ze Stanów, tak? A jednocześnie, jeżeli jedziemy lokalną Ameryką, to ona karmi swoich obywateli panierką. Wszystko jest w panierce, wszystko jest w tłuszczu. Oczywiście w dużych miastach można zjeść w każdego rodzaju restauracji z każdej strony świata. Jest wszystko. Ale taka kuchnia przy drodze to hot dogi i hamburgery i wszystko, co można sobie wsadzić w panierkę. Cała droga to są małe miejscowości, które zostały połączone po to, żeby rozwijał się biznes na drodze 66. Te biznesy upadły po tym, jak
powstała autostrada i w wielu miejscach budynki są zabite dachami. Podróż drogą 66 to jest podróż od skansenu do skansenu. Od miejsca, gdzie ludzie wystawiają manekiny, stare samochody, mnóstwo reklam, stare szyldy. I to są główne cele, które oglądamy jadąc. Ty jesteś doświadczony w wyprawach i do Stanów Zjednoczonych, i do innych krajów, no ale tak czy inaczej musiałeś wziąć pod uwagę jakiś budżet na wynajęcie samochodu, na benzynę, oczywiście na to, gdzie będziesz spał, więc jak to logistycznie wyglądało? To nie jest tania wyprawa. Można ją zrobić stosunkowo tanią, ale nocleg w Stanach kosztuje około kilkudziesięciu $100, jeżeli śpimy w motelu. Wynajęcie samochodu, paliwo to nie jest wysoki koszt. Natomiast już jeżeli na przykład ktoś planuje jechać motocyklem, to wynajęcie motocykla na 3 tygodnie i przejechanie z Chicago do LA kosztuje około $3000. Który z tych fragmentów najbardziej wzbudził w tobie, no nie wiem, zainteresowanie, jakieś przeżycie, coś, co pomyślałeś sobie, że to jest właśnie taki numer jeden na tej trasie? Ja najbardziej czekałem na południowy zachód, czyli na przestrzenie. Jestem miłośnikiem gór, pustyń, morza. I tego się doczekałem, czyli od Teksasu przez Nowy Meksyk, Arizonę i pustynię w Kalifornii. Ciągły zachwyt. To jest potrzeba rodząca się z czego? Bo ja mogę sobie wyobrazić, dlaczego ja bym chciał pojechać tą drogą, dlatego że ona jest sławna. Nie wiem, jakie motywy tobą kierowały. Mną przede wszystkim kierowała chęć wyruszenia w drogę. I zawsze, ja lubię być w drodze, nie lubię spędzać czasu w jednym miejscu. Stale zmieniający się krajobraz, 8 stanów do przejechania, zupełnie inaczej wyglądają te miejsca, ten krajobraz się cały czas zmienia. Przygoda, unikanie miejsc stricte turystycznych, czyli hotelowych, a doświadczenie spotkań z normalnymi ludźmi. A ci, którzy czekają na przejeżdżających, na turystów, na podróżników, rozumiem, że no, z racji tego, że też zarabiają, na tym są gościnni. Są bardzo gościnni, bo tak naprawdę dzisiaj biznes na drodze 66 kręci się wokół turystyki. Landscape is changing. Pamiętam taką piosenkę Depeche Mode. Brytyjski co prawda zespół w amerykańskim wydaniu, ale nie koncertuje, mieszkają w Stanach, więc to będzie taka puenta rozmowy na temat drogi 66, o której mówił Artur Owczarski. Dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że ktoś z nas będzie także miał okazję zdać relację z wyprawy po tej trasie. Jeśli nie będę, to ja, może wymienimy się razem w programie Pokaż nam świat, bo temu także ten program służy.